Zadanie jest takie. Marelena ma następujące zadanie domowe: 2 razy w nawiasie x plus 4 do kwadratu równa się 242. Rozwiązała je w następujących krokach, i widać tutaj wszystkie kroki. Kiedy przyszła następnego dnia do szkoły, okazało się, że rozwiązaniem jest x równe 7 i x równe minus 15, a Marelena otrzymała tylko x równe 7. W którym kroku popełniła błąd? Zanim pokażę Wam, jak ja bym to zrobił, zatrzymajcie to wideo i sprawdźcie sami, który krok jest błędny. No to jedziemy. W pierwszym kroku widać, że po lewej stronie równania Marlena pozbyła się dwójki, czyli lewa strona równania została podzielona przez dwa. Żeby ten krok był prawidłowo wykonany, to jeżeli dzielimy lewą stronę równania przez dwa, musimy również prawą stronę równania podzielić przez dwa. Inaczej równanie przestanie być równaniem. Bo lewa strona nie będzie już równa prawej stronie. 242 przez 2 to 121. Czyli wszystko się zgadza. Ten krok jest poprawny. W drugim kroku widać, że Marlena pozbyła się kwadratu. Zamiast x plus 4 do kwadratu mamy w następnym kroku tylko x plus 4. Żeby tak było, musielibyśmy wyciągnąć pierwiastek kwadratowy z obydwu stron równania. No, i na pierwszy rzut oka tak chyba jest. Pierwiastek kwadratowy z x plus 4 do kwadratu to x plus 4, i pierwiastek kwadratowy ze 121 to 11. Ale pojawiło się tu pewne dosyć ważne zagadnienie. Marlena chyba pominęła pewną sprawę, i chyba tutaj właśnie jest błąd. No, bo jeżeli coś podniesione do kwadratu, coś, czyli ten nawias, równe jest 121, to to oznacza, że to coś w nawiasie, może być równe plus albo minus pierwiastek kwadratowy ze 121. Ta wartość w nawiasie, którą podnosimy do kwadratu, może być równa plus 11 albo minus 11. Bo plus 11 podniesione do kwadratu równe jest 121 i minus 11 podniesione do kwadratu również równe jest 121. To oznacza, że w wyniku drugiego kroku powinniśmy otrzymać równanie x plus 4 równa się 11 lub x plus 4 równa się minus 11. A w wyniku kroku trzeciego mamy tylko jedno rozwiązanie. Drugie zostało pominięte. Czyli w drugim kroku został popełniony błąd. Po przekształceniu powinno być x plus 4 równe jest plus pierwiastek kwadratowy ze 121 lub równe jest minus pierwiastek kwadratowy ze 121. Należy tu jeszcze zauważyć, że w takim zadaniu jak to, kiedy wykonujemy krok drugi, to szukamy wszystkich liczb, wszystkich xów, które spełniają to równanie. I takie x -y są rzeczywiście dwa: 7 i minus 15. To równanie jest spełnione zarówno dla x równego 7, jak i dla x równego minus 15. Ale w tym miejscu często dochodzi do nieporozumień, bo kiedy mówimy, wyciągnij pierwiastek kwadratowy z 4. To mamy na myśli wszystkie liczby, które podniesione do kwadratu dają 4. Wiadomo dobrze, że takie liczby są 2, plus 2 i minus 2. Natomiast, kiedy zapisujemy pierwiastek symbolem matematycznym, to używamy funkcji. Funkcja ta nazywa się pierwiastek arytmetyczny. Czasem mówimy na nią także pierwiastek kwadratowy. I stąd się biorą nieporozumienia, bo pierwiastek arytmetyczny to funkcja. I w takim razie, jeżeli chcemy zastosować funkcję, pierwiastek do obydwu stron równania, to trzeba pamiętać, że funkcja pierwiastek może mieć tylko jedną wartość, bo inaczej nie byłaby funkcją. I że jest zdefiniowana w ten sposób, że wartość funkcji pierwiastek jest zawsze dodatnia. Dlatego tutaj przed znakiem pierwiastka ze 121 mamy znak plus, a tutaj znak minus. I wtedy wszystko się zgadza. Tak czy inaczej, zaznaczamy jako niepoprawny krok drugi. No i się zgadza. Na koniec chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda obecnie to ćwiczenie na portalu Khan Academy, bo to zadanie, które tutaj widać, to zadanie z poprzedniej wersji. Obecnie zadanie wygląda tak. No i wszystko jest fajnie, wszystko jest interaktywne i w ogóle, ale tutaj nie widać w ogóle notacji. Nie ma tu zapisu matematycznego. Wygląda to tak, jakby układał te algorytmy. Poeta, specjalizujący się oczywiście jak to poeta w literaturze, ale chyba nie rozumiejący matematyki. Wszystko jest tu w sumie OK, ale jak już poukładacie te linijki, to po kliknięciu, że jest to prawidłowa dobra odpowiedź, sprawdźcie we wskazówkach, jak jest to wszystko rozpisane. Bo tutaj dopiero widać dokładnie o co chodzi. Wskazówki akurat są całkiem nieźle poukładane. Zachęcam Was do wnikliwego sprawdzania wszelkich zakamarków matematyki. Daje to ogromną frajdę. Zresztą pobieżne i powierzchowne działania nie tylko w matematyce, również w poezji nie dają większej satysfakcji.